miała urodzić dziesięcioraczki. Zamknięta w szpitalu RPA, 37-latka twierdzi, że urodziła dziesięcioraczki. Trafiła na oddział psychiatryczny. Kobieta z RPA, która twierdzi, że urodziła dziesięcioraczki, została przyjęta do szpitala na obserwację na oddziale psychiatrycznym. Lekarze mają wątpliwości, czy kiedykolwiek była w ciąży. Badanie wykazało, że 37-latka nie ma charakterystycznych blizn, które wskazywałby na niedawne cesarskie cięcie. Dwa tygodnie temu świat obiegła sensacyjna informacja. 37-latka z Pretorii w Republice Południowej Afryki urodziła dziesięcioraczki. Gosia Medhamara Sithole miała zostać matką 7 chłopców i 3 dziewczynek, a poród odbył się przez cesarskie cięcie w 29 tygodniu ciąży. Kobieta wówczas zaapelowała o pomoc. Przyznała, że musiała zrezygnować z pracy i nie stać jej na zatrudnienie kogoś do pomocy przy licznym potomstwie. Trafiła na oddział psychiatryczny. W kolejnych dniach pojawiły się spekulacje, czy rzeczywiście 37-latka pobiła światowy rekord. Lokalni urzędnicy nie mają żadnych danych na temat urodzeń dziesięcioraczków w żadnej z prywatnych i publicznych placówek w regionie. Dodatkowo mąż kobiety, Tebogo Tsotetsi, zaapelował w mediach o wstrzymanie wpłat na zbiórkę, bo do tej pory nie widział swoich dzieci. Teraz w sprawie nastąpił kolejny zwrot. 37-latka została w zeszłym tygodniu zabrana na oddział psychiatryczny w szpitalu Tembisa w Johannesburgu i zbadana przez zespół medyczny. Ocena medyczna wykazała, że nie było ciąży. Nie ma także blizn wskazujących na niedawne cesarskie cięcie, powiedziało źródło cytowane przez New York Post. Według adwokata kobiety ma być ona przetrzymywana w szpitalu wbrew swojej woli. Rodzina ojca dziecka wydała oświadczenie. Tebogo kilkakrotnie próbował odwiedzić swoją partnerkę, ale nie ujawniła miejsca swojego pobytu ani stanu zdrowia dzieci.